Tego się nie da tak zrobić. O, witajcie! Dokształcałam się troszeczkę do najnowszej recenzji, ponieważ dzisiaj mam dla was coś wakacyjnego, coś relaksującego i coś wyjątkowo erotycznego. Kama Sutra. Od wydawnictwa Scream Comics dostałam ten oto tytuł do recenzji, zatem łóżcie się bardzo wygodnie, bo przed wami recenzja Kama Sutry. Jeszcze mam wakacje, dlatego stwierdziłam, że będzie fajnie zrelaksować się przy lekturze czegoś, co jest po prostu fajne, zabawne i zdecydowanie bardzo ładne. A ten atrakcyjny wygląd to przede wszystkim zasługa jakże atrakcyjnych kobiet, które znajdują się w tym oto komiksie. Jednak o czym jest Kama Sutra? Tak, bo to jest wbrew pozorom dobre pytanie, ponieważ to nie jest ta Kama Sutra oczywiście oryginalna, którą zakładam, że przynajmniej chociaż ktoś z was raz kiedyś obejrzał, otworzył albo dotknął. Oryginalna Kama Sutra to oczywiście traktat indyjski w takim oryginalnym sanskrycie indyjskim, w którym możecie poczytać nie tyle o seksualności i poglądać sobie bardzo atrakcyjne obrazki atrakcyjnych ludzi robiących wyjątkowo wymagające rzeczy, ale także dowiedzieć się o życiu, o filozofii, o seksualności, o związkach i na przykład o doborze partnera. Oryginalna Kama Sutra porusza także liczne wątki religijne. Tak więc jeżeli w tym komiksie będziecie szukać czegoś, co przypomina oryginalną Kama Sutrę, to podchodźcie do tego z dużym, dużym dystansem. Tytuł Kama Sutra w tym przypadku to jedynie pretekst do opowiedzenia ciekawej, erotycznej historii o dwóch dziewczynach, które wędrują przez różne miejsca i przydarzają im się różne, nazwijmy to, nieoczekiwane, ale jednak spodziewane rzeczy. Oczywiście na początek kilka słów o autorze. Autorze, który od bardzo, bardzo wielu lat w świecie komiksowym prezentuje damskie wdzięki i robi to z niesamowitą wprawą. Można by zaryzykować stwierdzenie, że Milo Manara robi wszystko, żeby rozebrać swoje panie w komiksach. Oczywiście jest to bardzo płytkie podejście. Wiem, że Milo Manara stworzył wiele ciekawych, fajnych komiksów, ale akurat w przypadku tego tytułu to, myślę, to był główny powód. Jeżeli chodzi o fabułę, wygląda ona mniej więcej tak. Niezwykle atrakcyjna blondynka imieniem Parva jedzie przez miasto i zostaje potrącona przez jakiegoś motocyklistę. Człowiek ten gubi niewielką paczuszkę. Parva ją podnosi, zanosi do mieszkania i wiadomo, jak to z reguły bywa, z nieznanymi paczkami, z nieznaną zawartością, otwierają. A w środku, co w środku, jest zbereźny pasek. Ano tak, jest taki pasek, który nie dość, że gada, to jeszcze namawia do bardzo, bardzo nieprzystojnych rzeczy, nie tylko i wyłącznie ją, ale także jej przyszłych później gości, czyli koleżankę Lulu i jej brata. Zanim ktoś z was się zbulwersuje, spokojnie, cała konwencja tego komiksu jest bardzo luźna, bardzo taka rozrywkowa, wszystko tylko i wyłącznie zostało stworzone w jednym celu, ale jednak czyta się to z pewną świadomością, że jednak zostało to stworzone właśnie w tym, a nie innym celu, więc nie przeszkadza to tak bardzo. Jak szybko się okazuje, pasek jest obiektem zainteresowania nie tylko i wyłącznie Parvy, ale także innych złych ludzi, którzy wpadają do mieszkania i powodują, że nasze dwie bohaterki wyruszają w niezwykłą podróż poprzez dżungle, wyspy, statki, aby trafić ostatecznie do świątyni, w której czeka ich niezwykłe zadanie. Całość fabuły jest oczywiście bardzo lekka, bardzo niezobowiązująca, ma związki z Kama Sutrą, aczkolwiek bardzo, nazwijmy to, powierzchowne. Głównie służy to, nazwijmy to, prezentacji wyjątkowo atrakcyjnych i różnorodnych pozycji, jakich można ułożyć człowieka z drugim człowiekiem. Jeżeli ktoś z was po moim opisie stwierdził, że fabuła w tym komiksie jest niezwykle pretekstowa, to tak, fabuła w tym komiksie jest niezwykle pretekstowa i służy głównie temu, aby pokazywać bardzo ładne panie w różnych pozycjach. A jako, że Milo Manara słynie z tego, że rysuje wszystkie panie taki sposób, że kiedy nawet spadają z motocykla, wyglądają tak, jakby pozowały do najnowszego magazynu i wspaniałego zdjęcia, to pozostaje tylko i wyłącznie cieszyć oko. Dla niektórych będzie to dzieło banalne, dzieło banalne aż po tego stopnia, że nawet wydaje się, że twórcy momentami nie chciało się rysować w ogóle tego komiksu, tylko po prostu pojawiają się takie bardzo rozmyte tła, ledwo zarysowane, natomiast tak naprawdę cała nasza uwaga skupia się na tych nogach. Swoją drogą podziwiam drugą główną bohaterkę tego komiksu,
ponieważ przez cały czas jego trwania nie straciła swojego czerwonego, charakterystycznego beretu. Nie mam pojęcia jak. Cały komiks Kama Sutra mieści się na 67 stronach. I tak, sprawdziłam 67, aż jestem zdziwiona, że nie na 69. No mógł już te dwie strony dorysować, no. I to jest właśnie to, co może się niektórym nie do końca spodobać, ponieważ trzeba przyznać, że jest to komiks dość krótki. Więc jeżeli chodzi o jakieś minusy tego komiksu, to pomijając, że odrzucę kwestię fabularną, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałam, jest to bardzo pretekstowa fabuła i raczej osoby, które będą szukać tej głębokiej fabuły, tutaj jej nie znajdą i myślę, że z pełną świadomością będziecie sięgać po tego typu dzieło. To jeżeli już, to przyczepiłabym się właśnie do długości tego komiksu, bo jeżeli już sięgamy po tak znany tytuł jak Kama Sutra, to spodziewam się, wiecie, więcej. Więcej golizny, więcej nagich ludzi, więcej pozycji i więcej pomysłów na rozwiązania, w jakich tarapatach seksualnych mogą się znaleźć nasze bohaterki. Osobiście bardzo lubię komiks erotyczny, chociaż wiem, że komiks erotyczny w Polsce nie ma łatwo. Z oczywistych względów u nas raczej tego typu pozycje nie mają zbyt długiego stażu, więc zwyczajnie nie mają też sporej ilości czytelników. Dlatego myślę, że jeżeli nawet komiks erotyczny specjalnie ambitnym nie jest, to myślę, że należy do niego podchodzić z dużą dozą miłości. Jeżeli teraz akurat w wakacyjnym czasie szukacie czegoś lekkiego, przyjemnego i być może czegoś, co pozwoli Wam, jeżeli macie jakąś drugą połówkę, odkryć kilka ciekawych rzeczy na temat siebie, swoich zamiłowań, tego, jakie komiksy lubicie, to poczytajcie sobie razem Kama Sutrę. Porady dla związków od gamera, do czego to doszło? Na koniec taka ciekawostka, jeżeli Wam mało Kama Sutry i chcielibyście więcej Kama Sutry i Manary, to polecam, jest gra! Tyle tylko, że będziecie się musieli wykazać niesamowitą cierpliwością i determinacją, ponieważ gra ukazała się w 97 zeszłego wieku i ponoć ukazała się na PC oraz na Maca. Niestety obecnie zdobyć ją jest niesamowicie trudno i jedyne źródła to w sumie Amazon, przy czym jeżeli macie naprawdę taką determinację, aby wydać kilkaset euro na ten tytuł. Chociaż osobiście nie byłabym na tyle zdeterminowana, aby to zrobić, ponieważ oglądając gameplay w internecie wygląda to mniej więcej tak. Odpalacie grę i szczerze mówiąc przechodzicie komiks od początku do końca w formie zwyczajnie, wiecie, komputerowej, klikając w odpowiednie przedmioty, które aktywują kolejne obrazki, kolejne kadry. Nie do końca rozumiem, dlaczego to powstało, ponieważ zakładam, że musicie spędzić dużo więcej czasu nad tą grą, może właśnie dlatego, niż czytając sam komiks, ale jeżeli kogoś zainteresuje, klikajcie, szukajcie, kupujcie. Na koniec oczywiście kilka słów o wydaniu od Scream Comics. Zaznaczam, że jest to zdecydowanie komiks od lat 18. Wydanie oczywiście bardzo ładne, twarde oprawki, dość znaczną zmianą, jeżeli chodzi względem wydania zagranicznego i tych, które widziałam za granicą, jest wybór grafiki na okładkę. Scream Comics bowiem zdecydowała się na nieco inną grafikę, niż jest to z reguły wykorzystywane i szczerze mówiąc bardzo się cieszę, bo według mnie ta grafika jest zdecydowanie bardziej gustowna, zwyczajnie ładniejsza. Jeżeli chodzi o wydania, tu muszę zasłonić panią, bo tu są złe treści. Jeżeli chodzi o wydania zagraniczne, to o okładkę z reguły właśnie zdobi ta tutaj grafika, którą znajdziecie z tyłu. Tak więc, jeżeli macie ochotę się zabawić z komiksem Manary pod tytułem Kama Sutra, to zabawcie się i przeczytajcie. W końcu są wakacje. Tymczasem ja standardowo dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie lajka, subujcie kanał, udostępniajcie wideo. Oczywiście tam klikajcie w dzwoneczek. Tymczasem ja jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnym wideo, w kolejnej recenzji. Mam nadzieję, że równie relaksującej i obejrzeliście tą recenzję leżąc niezwykle wygodnie i wiecie, przyjmując jakąś wygodną pozycję. Cześć!